Dzień dobry kochani! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najprostszy możliwy sposób na warkocz wodospad. Taki oszukany warkocz wodospad dla bardzo początkujących. Na pewno sobie z nim poradzicie. Najpierw jednak zrobimy sobie klasyczny wodospad. Może akurat Wam się uda i nie będziecie musieli korzystać z prostszego sposobu. Wybieram sobie pasmo włosów od przedziałka, nie za duże. Mniej więcej takie. Dzielę na 3. I pierwszy splot będzie jak w klasycznym warkoczu, czyli przekładam boczne pasmo nadśrodkowym i z drugiej strony boczne też nadśrodkowym. I teraz jedziemy z naszym wodospadem. Górne pasmo przekładam normalnie nadśrodkowym i dobieram do niego trochę luźnych włosów z góry. Przełożone. Teraz dolne pasmo zostawiam luzem, a zamiast niego wybieram nowe. To jest najważniejsze w tym warkoczu. I to nowe przekładam nadśrodkowym pasmem. I znowu. Górne przekładam nadśrodkowym, dobieram troszeczkę włosów. Zauważcie, że dobieramy tylko do górnego pasma. Dolne puszczam znowu luzem i zamiast niego wybieram nowe. I to nowe przekładam nadśrodkowym. I znowu górne przekładam, dobieram, dolne zostawiam i zamiast niego wybieram nowe. To jest zasada warkocza wodospadu. Tak pleciemy aż do środka głowy i potem z drugiej strony to samo. Z tyłu głowy związuję sobie warkocz gumaczką i teraz będę robiła to samo z drugiej strony. Kiedy mam już obie strony zaplecione, związuję sobie końcówki razem i zaraz pozbędę się tych poprzednich gumeczek. No i mamy to. Jeśli potraficie zrobić tą klasyczną wersję, to naprawdę brawa dla Was, bo to jest dosyć skomplikowany splot. A jeśli macie z tym trudności, to teraz przechodzimy do tego prostszego sposobu. Ok, to teraz będziemy potrzebować pętelki. Tak samo zaczynamy. Wybieramy sobie pasmo włosów przy przedziałku. Tutaj możemy trochę grubsze, bo nie będziemy do niego dobierać. I zaplatamy po prostu w warkocz. Tak samo z drugiej strony. Teraz do dzieła wchodzi pętelka. Wbijamy sobie ją między pierwsze dwa sploty w pierwszym warkoczu. Wybieramy jedno pasemko włosów z góry, nieco duże. Przekładamy przez pętelkę. Pyk. I przeciągamy na drugą stronę. I znowu wbijamy pętelkę w kolejny splot. Wybieramy drugie pasemko, przekładamy je przez pętelkę i pętelką na drugą stronę warkocza. Zobaczcie, już widać taki bardzo podobny do wodospadu splot. I znowu wbijamy sobie pętelkę, wybieramy kolejne pasemko, przeciągamy przez pętelkę i przez warkocz. I tak aż do środka głowy. Teraz to samo robimy z drugiej strony. I na koniec łączę ze sobą oba warkocze. No i widzicie, bardzo prostym sposobem uzyskaliśmy bardzo podobny efekt. Koniecznie dajcie znać, czy wy próbujecie i który z tych sposobów. I widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Pa!